Dzień dobry, dzisiaj kolejne pytanie. Czy Chrystus miał ludzką duszę, ludzkiego ducha i ludzkie ciało? Jeśli chcemy odpowiedzieć na to pytanie, czy Chrystus miał ludzką duszę, ludzkie ciało i ludzkiego ducha, to odpowiedź jest jednoznacznie tak. Tak, Pan Jezus Chrystus był prawdziwym człowiekiem, a ten składa się z ciała, duszy i ducha. O tym czytamy w 1 Tesaloniczan 5:23. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 23 werset. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a duch wasz cały i dusza i ciało niech będą bez nagany przy przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowane. Czyli widać wyraźnie, a duch wasz cały i dusza i ciało. Czyli człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. I to jest kluczowe. Jeśli chodzi o ciało Pana Jezusa, to Słowo Boże nam mówi, aleś ciało dla mnie przysposobił. Czytamy o tym w Hebrajczyków 10 rozdział. Hebrajczyków 10 rozdział. 5 werset. Przetoż wchodząc na świat mówi, ofiary i daru nie chciałeś, aleś ciało mi przysposobił. Przetoż wchodząc na świat mówi, ofiary i daru nie chciałeś, aleś ciało mi usposobił. I w tym ciele mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. O tym czytamy w Kolosan, 2 rozdział, 9 werset. Kolosan, 2 rozdział, werset 9. Gdyż w nim mieszka cała pełność bóstwa cieleśnie. A więc jednoznacznie widać, że Pan Jezus Chrystus miał ludzkie ciało. Także, co się tyczy Jego ducha, to też możemy mieć pewność. Bo powiedziane jest, że rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. To jest Ewangelia Jana, 11 rozdział, 33 werset. Jezus wtedy, gdy ją ujrzał, płaczącą i Żydów, którzy z nią przyszli płaczących, rozrzewnił się w duchu i zasmucił się. Nie jest to Duch Święty, ale Duch ludzki Pana. I także o duszy Pana Jezusa Chrystusa mowa jest w Słowie Bożym. I to też ponad wszelką wątpliwość możemy wiedzieć. O Jego duszy mowa jest w Ewangelii Jana. Teraz dusza moja jest zatrwożona. O tym czytamy w Ewangelii Jana, 12 rozdział, 27 werset. Teraz dusza moja zatrwożona jest i cóż rzeknę? Ojcze, zachowaj mnie od tej godziny, ale dlatego przyszedł na tę godzinę. Jakże cudowny jest to fakt, iż ludzka strona Pana Jezusa jest w Biblii stwierdzona za pomocą tak jasnych i wyraźnych określeń. Zatem odpowiadając na pytanie, czy Chrystus miał ludzką duszę, ludzkie ciało i ludzkiego ducha, czy Chrystus miał ludzkie ciało, ludzkiego ducha i ludzką duszę, odpowiedź brzmi jak najbardziej tak. Dokładnie tak.